No, to w końcu jesteśmy. I teraz pewnie pojawi się pytanie, gdzie byliśmy, co robiliśmy i co się z nami działo. A więc może w skrócie po prostu pokażę Wam dzisiaj, co się z nami działo w ostatnich tygodniach, że nic tutaj nie było praktycznie. Ale miałam po prostu sesję, był natłok jazd, do tego były szczepienia i miałam naprawdę sporo na głowie, więc przepraszam Was za naszą nieobecność, bo za koni również. Ale teraz wracamy. Co prawda mam już kolejny semestr, ale mam nadzieję, że będę miała na tyle czasu, żeby chociaż troszkę pokazać Wam, co się u nas dzieje. A teraz w skrócie pokażę Wam na tych filmikach i zdjęciach, na których udało mi się ująć to, co robiliśmy w czasie, kiedy nas tutaj nie było, co się u nas działo. Więc nawet nie wiem, czy po kolei, po prostu będę mówiła, co mi przyjdzie do głowy. Pojeździliśmy w kałużach, znaleźliśmy nowy sposób jeżdżenia, kiedy plac jest zalany. Bo okazuje się, że kiedy są kałuże, wcale nie trzeba ich omijać, można je wykorzystać i na przykład przez nie poskakać. Tutaj zupełnie przypadkiem wyszło tak, że jeździłam sobie z Rudym, chciałam przegalopować przez jedną kałużę, a on mi ją przeskoczył. I w końcu doszłam do wniosku, że czemu by tego nie wykorzystać i po prostu wstawiłam sobie przeszkodę w tą kałużę i fajnie nam się przez to poskakało. Kiedy przyszła chwilowa odwilż, udało nam się nawet coś poskakać. Jaćka kicnęła kilka razy, więc przypomniało mi się, dlaczego kiedyś mówiłam, że to koń sportowy. Pomimo śniegów nie odpuszczaliśmy. Jeździliśmy chyba w każdej pogodzie. I z Rudym, i z Jaćką, więc wykorzystywaliśmy plac na tym. Jazdy właściwie zdarzyło nam się tylko raz odwołać ze względu ekstremalnie trudnych warunków pogodowych. A tyle, ile się dało, tyle prowadziliśmy. Jaćka pracowała cały czas. I uwaga, uwaga, peron również wrócił do uczenia młodzieży. Mieliśmy już pierwsze jazdy, dzisiaj mamy kolejne, więc Rudzielec też wraca do nauczania. Teraz do Was wracam. Co prawda te filmiki nie będą jakoś często, ale postaram się, żeby pojawiały się chociaż raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie, żeby po prostu cokolwiek tutaj było. Więc tyle, ile mi się uda nagrać i ile dam radę zmontować, dopóki nie zacznie się kolejna sesja i nie będę zawalona nauką, gdzie teraz i tak mam sporo zajęć i sporo jazd prowadzę. Ale na tyle, na ile dam radę, na tyle będę coś tutaj wstawiała. Więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami, że będziecie oglądać, co się u nas dzieje. Więc jeżeli jesteście chętni, to zostawcie tutaj subskrypcję, możecie napisać w komentarzach, co miałabym nagrać, co moglibyśmy Wam tutaj pokazać. I zapraszam Was na Instagrama i TikToka, gdzie zdecydowanie częściej coś wrzucam, ponieważ jest mi po prostu łatwiej, szybciej, prościej coś tam umieścić, więc tam jest nas zdecydowanie więcej, a tutaj tak czy siak postaram się, żeby coś się pojawiało.